Mówi, tutaj może się przełączę na podgląd. Mamy Fatality kontra Yakuza. Jak obstawiacie wyniki? Jak myślicie? Jak to dzisiaj się potoczy? Co będzie się działo? Wszyscy praktycznie gotowi. 18.55 u mnie tutaj na zegarku, więc za chwilkę powinno to wszystko ruszyć. Wczoraj nie obyło się bez delikatnych problemów technicznych po stronie tutaj zarówno serwera, gdzie wyrzucało graczy, jak i zarówno też niestety streamerów. Akurat chodzi mi o kolegę KDH440, to jest rosyjski streamer, tam delikatnie coś miał jakiś problem z nadawaniem. Wiem też, że całość meczu nie znalazła się u niego na strumyku. Skąd wiem? No bo ktoś tam mi właśnie z rosyjskiej strony pisał z prośbą o dodanie napisów. No ja tych napisów po rosyjsku niestety nie jestem w stanie dla nich dodać, więc muszą przełknąć mój łamany polski. No cóż. A, czekamy na jakiegoś jeszcze streamera. Dwie minuty, także momencik, bo faktycznie Peligro to jest pan, który tutaj odpowiada za stronę organizacyjną. Także musicie się niestety uzbroić jeszcze chwilkę cierpliwości. Za chwilkę wystartujemy. Nasz rodzimy zespół, czyli Yakuza kontra Fatality. Czy Fatality zrobi Fatality Yakuzie? Jakbykolwiek to nie zwało. Nie było. No, jakby. Zresztą nieważne, czy Yakuza ewentualnie zrobi Fatality Fatality. Kurde, to też dziwnie brzmi. No, w każdym razie. W każdym razie, na pewno starsi gracze, ewentualnie zaznajomieni troszeczkę tutaj z pewną serią, kojarzy sobie dobrze, co to jest Fatality. Babyliti i masę różnych innych rzeczy. Naprawdę fajna seria gier to była. A właściwie jest nadal. Tutaj wszyscy już gotowi, tylko czekamy tutaj na jeszcze jedną osobę, jeszcze jednego streamerka. Nie wiem, o co tam dokładnie biega. W każdym razie chwilkę jeszcze mamy, jeszcze nie ma 19, meczek na 19 zaplanowany. Nie wiem, jak tam rozstawiana. Nie wiem, jak tam. Ach, toczyło. Nie wiem, jak tam obstawiano na rosyjskiej stronie, bo nie wiem, czy wiecie, czy przeglądaliście się tam. Jest, można obstawiać, jak u Buchmachera, dosłownie wyniki, czyli na przykład 3-1 dla Yakuzy, czy 4-0 dla Fatality i takie tam różne pośrednie. Tam coś można by za to chyba nawet wygrać, za te obstawianie wyników. No najwyraźniej ciężko znaleźć, gdzie te strumyki lecą, jak widać. Tutaj zobaczyć obraz, przynajmniej wyznaczy się, co tam się dzieje. Zacząłem już tak 55 po to, nie, to jeszcze chwileczkę. Jeszcze nie widzicie nic, przynajmniej z waszej perspektywy.
tutaj wszyscy już gotowi. No kurde, mogłoby już wystartować tak naprawdę. Jest godzina 19. Mam nadzieję, że takich opóźnień za dużo nie będzie. Muszę się dzieci sam do siebie nawijać, że się tak wyrażę. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie naszemu zespołowi Jakuzie. No wczoraj niestety oba nasze zespoły przegrały i to tak dosyć mocno. W tej chwili wczorajsze zapiski oczywiście możecie obejrzeć u mnie, możecie obejrzeć u KDH440, tam podobno jest większość, niecała. I kurde, ktoś jeszcze wczoraj nadawał, tylko nie pamiętam kto. Skleroza niestety nie boli, starość nie radość. Trochę na karku się już ma, można zapomnieć. No i oczywiście, nie wiem czy w końcu podałem, Fatality to oczywiście seria Mortal Kombat. Ciekawe czy właśnie stąd wzięła się ta nazwa, że oni robią Fatality przeciwnikom. I czy jak tam któryś pada, to krzyczą FINISH HIM! Dwie minutki to już dawno minęły, nadal nic się nie dzieje. Nadal czekamy. No czekamy niestety jeszcze chwileczkę. No cóż, i tak bywa. Sorry, że tak przerywam to moje mówienie, natomiast tutaj jeszcze ustalam kilka rzeczy z Maćkiem. Tam jakieś dodatkowe opcje się coś pojawiło. Momencik. We'll be right back.
tutaj najwyraźniej ktoś ma jakiś problem z wbiciem i zrobiłem sobie tutaj angielskiej wersji, a po rosyjsku no trzeba niestety na pamięć klikać co, gdzie i jak. Zaraz się sytuacja rozjaśni, będzie ok. Sześć po, nadal czekamy. No ja ze swojej strony przepraszam za opóźnienie, ale nie wynika ono z mojej winy. Coś tam w sprawach organizacyjnych się jak zwykle sypło. No widzę, już wszystko jest ok. Miałem nadzieję, że chociaż dzisiaj wszystko będzie tak jak trzeba. No niestety, jak widać, nie zawsze się uda. A właściwie w tej grze to ostatnio chyba nic się tak nie udaje, żeby to wszystko coś działało i było na czas. O 19 miał się zacząć mecz. Myślałem, że nawet wcześniej to puszczą, jak już wszyscy byli gotowi. No niestety, czekamy już grubo 10 minut. I nadal jeszcze troszkę poczekamy. Na to niestety osobiście wpływu nie mam. Mam nadzieję, że przynajmniej ze strumykiem wszystko w porządku, wszystko działa jak trzeba. Nie odczuwacie tam jakichś problemów z nim, nie rwie, nie skacze. Dźwięk jest ok, muzyka nie jest za głośna. Gdyby coś było nie tak, piszcie. Postaram się szybciutko dostosować. Mam też nadzieję, że obraz nie jest za jasny lub za ciemny. Wczoraj nie zgłaszaliście żadnych zastrzeżeń, więc mam nadzieję, że dzisiaj też będzie ok. Nadal czekamy. Podejrzewam, że po prostu tutaj jest problem z ustawieniem tutaj tego angielskiego. Organizator moim zdaniem powinien zapewnić taką wersję dla graczy z Europy, natomiast dla graczy z Rosji powinna być dostępna rosyjska wersja. Tym bardziej, że to jest serwer jakiś dodatkowy. No cóż, no dział techniczny nie popisał się. Chciałem już powiedzieć jak zwykle, ale to moim zdaniem jest oczywiste, nie trzeba tego przypominać. No cóż, czekamy. Ja nie bym z wami na czacie podyskutował, ale z powodu tego, że jest 10 minut opóźnienia, to też nie jest niestety możliwe. Oczywiście witam jeszcze raz wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, że wpadliście. Mam nadzieję, że dzisiaj jakieś kodziki też tutaj gdzieś się na tym streamie pojawią. Coś tam jeszcze miałem w zanadrzu, więc wyciągnę ze skarpety specjalnie dla was. A tymczasem nadal czekamy.
I właśnie też doskwiera mi ten brak bezpośredniej komunikacji, tak? Na wasze pytania na chwilę obecną odpisuję bezpośrednio na czacie, czy jakieś tam stwierdzenia, jak na przykład tutaj Leona, że Rosjanie mają łatwiej, nie jest to do końca właśnie prawdą. Zależy kto gdzie mieszka i w którym rejonie Rosji. Rosja jest ogromnym krajem, to nie jest taka mała Polska, że jak mieszkasz gdziekolwiek, to do Warszawy masz tyle samo. Tam jest naprawdę rozstrzał ogromny, ogromny. Ciężko powiedzieć, gdzie tak naprawdę serwery stoją i może być tak, że to gracze z Europy mają lepiej niż gracze z Rosji. A wczoraj bodajże ktoś podawał, że nawet... podawali tutaj ktoś, nie pamiętam dokładnie kto, że gracze tutaj z Europy też mają straszny rozstrzał od jakichś 60 do 120. Coś w tych granicach, więc no, ciężko zgadnąć, gdzie ten serwer tak naprawdę stoi i jakiego prowidenta mamy do internetu, którędy on tam ten internet przesyła. Czy nie leci przypadkiem gdzieś dookoła, czy leci bezpośrednio. No to od bardzo wielu czynników zależy. Natomiast tutaj jak kolega z Plague Team wstawiał screena na forum, czy wstawił, jest tam, można go znaleźć sobie, no jest około 300 milisekund. A tutaj kolejna osoba pisze, że właśnie dziwne, ja mam na serwerze rosyjskim 32 pingu, także jak widzicie, różnie to bywa, ale też z drugiej strony SRY tam wczoraj też miał jakieś problemy i jest screen też na forum, tam chyba właśnie jak właśnie z PLG grali, z rakietą, która pojawiła się gdzieś w ogóle za pojazdem. Ja pamiętam tą sytuację, akurat tam wyjechał dosłownie na wariata, ja tam mówiłem, że najwyżej wymieniał się po rakietce, z czego on przeżyje, przeciwnik zginie. Wtedy nie dostał akurat z tej rakietki, tam padł troszeczkę później, on chyba nie zauważył pojazdu, który mu tam z lewej strony wyskoczył, co było troszkę dla mnie dziwne, no ale no tak to czasami po prostu jest. Jeżeli chodzi o ping, to jeżeli nie przekracza 100, to jeszcze w miarę spokojnie można grać. Dopiero po przekroczeniu tej takiej bariery 100 zaczynają te pingi dawać się mocno we znaki. Ping na poziomie 300 to jest naprawdę ogromne, ogromne opóźnienie. O, widzę, wszyscy gotowi, także startujemy. No cóż, no mamy KDH, mamy Peligro i mamy mnie, jeśli chodzi o strumyki. No cóż, życzę powodzenia obydwu drużynom. Startujemy. Fatality kontra Yakuza. Pierwszy mecz dzisiaj, pierwsza rozgryweczka, pierwsza runda. No cóż, zobaczymy jak tutaj poradzą sobie obie strony. Jak tutaj grywały inne drużyny, mogliśmy podziwiać wczoraj. Yakuza. Lewa strona mapy, Fatality. Prawa strona mapy, no i zobaczymy. Jak się postanowią rozjechać, gdzie pojadą, czy która jest tu z drużyn zdecyduje się wjechać od razu na tego kapa i go bronić, czy jednak postanowią pojechać górą, czy też dołem, czy ewentualnie miną się niczym te takie ślimaczki, jedni dołem, drudzy górą. Ruszyli. Za chwilkę powinno być widać, do czego dążą obie drużyny. Zdaje się, że obydwie drużyny wybrały mniej więcej tą samą stronę, tak. Fatality dołem. Chyba wszystkie pojazdy tutaj dołem puściło. Tak, dokładnie. Yakuza też dołem. Żaden z pojazdów nie pojechał górą mapy.
Kamicio na VBL-u mocno do przodu. Prawdopodobnie zostało, nastąpiło wykrycie się wzajemne. Zerknijmy jeszcze na pojazdy, z czego korzysta Yakuza. VBL 2 razy, Challenger 1, 4 razy Challenger 1, z czego 2 to Fiona. Wow. Kamiciowi coś tam nie zaskoczyło, padł już w tym momencie. Bity przez przeciwnika na właśnie na VBL-u. Mamy tu jeszcze jedną Sabrę i jeden T-80. W tym momencie VBL jedzie tutaj prosto na T-80. Jowisz zaskoczony dosłownie przez przeciwnika. Trafia, ale sam naprawdę potężnie obrywa. Tutaj ten VBL niepowstrzymany, niezatrzymany. Pędzi dalej. Prawdopodobnie wjedzie gdzieś tutaj Yakuzie na plecy. No, z takim niewidzialnym szkrabem będą mieli problem. Będą mieli problem. Tymczasem dwóch przeciwników z Fatality wjechał on tutaj na kapa. Już stoją. I zaczyna się regularna wymiana ognia. Dwie Sabry stoją na kapie. Tam od boku odsłania jeszcze jeden Challenger. Tutaj wyjechały trzy kolejne. Jeżeli chodzi o właśnie drużynę przeciwną, to raz VBL, 4 razy Challenger jedyneczka i 2 razy Sabre. Yakuza zdecydowała się tutaj to popchnąć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj dwa pojazdy wyjechały na 3. Dojeżdżają kolejne dwa. Biorą tu w kleszcze miodu. Na Sabrze on z nimi nie ma żadnych szans. Dojeżdża trzeci. Yakuza zbyt mocno rozciągnięta. Zanim dojadą kolejne pojazdy tutaj, to zostaną po prostu zmiażdżeni. To był dosłownie moment. Wspaniałe wykorzystanie tutaj sytuacji. Uczenie tych challengerów z Yakuzy zapoczątkowało taki łańcuch wydarzeń, którego już się nie dało zatrzymać. I został już tylko Jowisz na T-80. Piękna bitwa, naprawdę wspaniale zagrane ze strony Fatality. Wykorzystali każdą sytuację, jaką tylko mogli. Szybciutko dopisałem tutaj wynik. Fatality kontra Yakuza 1-0 na chwilę obecną. Tutaj coś piszecie, że obraz jest zamglony, a jedną rzecz szybciutko zmienię, powinno być już dobrze. Ok. Przy następnej rozgryweczce. Naprawdę elegancko rozegrane, elegancko. Pikowanie, zmiana stron i za chwilkę powinniśmy zobaczyć rundę drugą. Ta sama mapa oczywiście, zaraz się okaże, czy po prostu z tej strony Yakuzie poszło gorzej, czy jednak strona rosyjska tutaj ma przewagę. No, ta rozgryweczka była naprawdę szybka, był naprawdę moment. Jeśli chodzi o to, porównując do poprzednich rozgryweczek, gdzie tam jednak się więcej czaili, gdzieś tam objeżdżali, kombinowali. Tutaj praktycznie wjazd, środek, dół mapy, błąd przeciwnika, wykorzystanie, bach, 1-0.
I zaczynamy rozgryweczkę. Lewa strona mapy, tym razem Fatality. Prawa strona mapy, Yakuza. No i zobaczymy, jak teraz pójdzie. Powiem wam osobiście, że nikt nie wierzył, że Rosjanie będą tak dobrze przygotowani. Pojawiały się głosy, że tam po prostu tyle nie ćwiczą, że nie znają map, nie znają taktyk, że no, ogólnie rzecz biorąc jest ostra kampa gdzieś tam po krzakach. Jak widać, jest całkiem inaczej. Nie sprawdziły się te przewidywania. Są dobrze przygotowani. Świetnie rozgrywają, świetnie tutaj wykorzystują błędy przeciwnika. Sami ich na chwilę obecną niewiele popełniają. I ponownie spotkanie dwóch VBL-i, Kamicio i Wojas, czy Wojar? Wojar. Wojar. Powiedzmy. Jeśli ktoś może, to mógłby to ewentualnie poprawnie przeczytać, ale no. Aż tak rosyjskiego nie ćwiczyłem. Ostry, to zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się w ogóle dzieje, tak? Co prawda tym razem pojedynek wygrywa Kamicio, ale zobaczcie, oni wiedzą, że tutaj nie ma przeciwników reszty. Jest tylko tutaj Jowisz. Zobaczcie, jaki wjazd na niego tutaj nastąpił. Zmusiło to część graczy Yakuzy do powrotu. Reszta pędzi tam górą. Czy wykorzystają tę sytuację? Czy uda im się tutaj zamknąć przeciwnika w kleszczach? Tutaj tym razem przeciwnik popełnia błąd, czyli Fatality, zatrzymując się moim zdaniem. Oni powinni to pociągnąć, pojechać dalej, schować się za tymi górkami, pojechać tutaj do Jowisza. Za chwilę na plecy wjedzie im jeszcze tutaj Kamicio. Jego rakietki powinny sporo zdziałać. Dopiero teraz Fatality decyduje się tutaj na ostry wyjazd w stronę tutaj Roberta. Minimaus. Ponownie zatrzymują się. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego w ogóle wypad na takie pojazdy powinien się odbywać tak, że mijamy go częścią pojazdów, jedziemy dalej. Nie stajemy w miejscu. Ale zobaczcie, dobijają. Sami stracą sporo pojazdów. Się odwracają. Robert nadal nie ubity, dopiero teraz pada. I wyrównują. 4-4. O, miodu po prostu znikł. Dosłownie znikł. To jest Sabra. Ona tam niewielkiej szansy niestety nie miała. Trzech na trzech, trzech na dwóch. Szansa tutaj dla Yakuzy w tym momencie. Silver oszliwany z dwóch stron. Tutaj ten VBL zaraz powinien namieszać. Kamicio. Na co on czeka? On tam już powinien być na plecach. On już powinien tutaj stać z tyłu, powinien już słać te swoje rakietki. Jedna za drugą. I poszła. I jedna. I druga. I on w tym momencie wygra ten mecz. Tą rundę, przepraszam bardzo. Nie mecz, nie cały mecz, tą rundę. Został jeden pojazd przeciwnika. Złapany elegancko w kleszcze. Tym razem Fatality przegrywa 1-1. Brawo.
I oczywiście nastąpi zmiana mapy. Tam już na pewno eliminują kolejne. Zobaczymy, co zostanie rozegrane tym razem. Trzecia runda, 1-1. Jakieś przemieszania, jeśli chodzi o grupy. I czekamy. Gracze w tym momencie pikują, to znaczy wybierają kolejno, na przemian, pojazdy, jakimi chcą grać. Ale tak jak poprzednio już mówiłem w poprzednich meczykach, poprzednich rozgrywkach, to przeważnie jest tak, że ci gracze już mają na stałe wybrane te pojazdy i wątpię, żeby wybierali tak naprawdę kontera dla wybranego pojazdu przeciwnika. Tutaj zresztą, jak widzicie, tych pojazdów tak naprawdę używa się dosłownie kilku. Praktycznie zawsze pojawiają się Challenger 1. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo na chwilę obecną pancerne, dostały ogromnego buffa do pancerza, naprawdę ciężko to przestrzelić od przodu. Pojawiają się VBL-e, wiadomo, spot, ogromny zasięg, plus jeszcze potężne rakiety, one są w stanie naprawdę zrobić kuku. Nie ściągnie się tym Challengera na jedną salwę, ale naprawdę potężnie uszkodzi. Kolejne pojazdy Sabra. Troszeczkę szybsza, troszeczkę zwinniejsza, nieźle opancerzona, ale nie tak potężnie jak Challenger. I rodzina T-80U, ewentualnie obiekt 187. W jednym z meczyków pojawił się też Warrior i tam gracz na tym Warriorze po prostu robił cuda. Podejrzewam, że nasze tutaj drużyny nie były na to też przygotowane. Nie widziałem, żeby ktoś u nas wcześniej tak grał tym Warriorem w ten sposób. On jest znacznie powolniejszy tak naprawdę od VBL-a, mniej ruchliwy, mniej zwrotny, mniejszy kamuflaż, ale ogromnie nadrabia pancerzem. Jeżeli założymy mu tam ten pancerz siatkowy, o, taki VBL ma naprawdę problem z jego uszkodzeniem. Dlaczego? Dlatego, że po prostu rakiety nie przebijają się przez ten pancerz, natomiast VBL takiej ochrony nie ma. Dodatkowo jeszcze Warrior po odpaleniu rakiety może się przełączyć na działko i kosić tym działkiem tego biednego VBL-a. Zresztą mieliśmy tego pokaz wczoraj. No zobaczymy teraz, co będzie się działo. Zobaczymy teraz. Kolejna runda, trzecia, na chwilę obecną 1-1. I zobaczymy, co nam tutaj pokażą, zaprezentują. Naprawdę szybkie, naprawdę dynamiczne są te pojedynki na chwilę obecną. Yakuza kontra Fatality, runda trzecia. Yakuza góra mapy, Fatality dół. I zobaczymy za chwilkę, co nam tutaj zaprezentują. Sporo też zależy też tak naprawdę od tego, z kim były tutaj te rozgrywki ćwiczone, jakie taktyki były obierane i czy przeciwnik dostosuje się do nich. No bo jeżeli nie, no to wiadomo, trzeba tą taktykę w locie zmienić tutaj. Dużo też zależy tak naprawdę właśnie od kapitana drużyny. To on podejmuje decyzję. To na jego barki spada ta ogromna odpowiedzialność za ewentualną przegraną. To jest oczywiście ogromny stres, ogromna odpowiedzialność. Wiadomo, że czasami może coś pójść nie tak, można podjąć złą, błędną decyzję, źle ocenić sytuację.
źle ocenić to, co się dzieje na mapie, można coś przegapić. No i wtedy oczywiście jest problem pomiędzy drużyną a kapitanem i to też może się oczywiście odbić na rozgrywce. No, stres, jakieś tam nieporozumienia, to wszystko ma oczywiście ogromne znaczenie. Na razie tutaj dosyć spokojnie. Dzidek mocno do przodu tutaj swoim challengerem. Ogólnie rzecz biorąc, to tutaj akurat Yakuza na chwilę obecną, praktycznie same challengery, Warrior. Być może po wczorajszych podglądach tego, co się działo, taka decyzja, nie wiem na 100%, trzeba by ich chyba zapytać. No i VBL, Kamicio. Jeśli chodzi o Fatality, to mamy dwa razy VBL, dwa razy Challenger, dwa razy Sabre i raz T80U. Zobaczcie, w jakim dziwnym miejscu tutaj stoi Fatality. Tutaj praktycznie rzecz biorąc sama końcówka mapy, tak jakby po prostu czekali na to, co zrobi przeciwnik. Oni wtedy ten błąd, można powiedzieć, wyczekali. Gdzieś tam zauważyli, pojechali. Za drugim razem spóźnili się troszeczkę. To nie tak jest, że oni tam całkowicie popełnili błąd, wyjeżdżając na te pojazdy tam na dole mapy. Wyjeżdżając tam na Jowisza, który właśnie wtedy grał T80-ką. To nie był błąd. Błędem było po prostu zatrzymanie się. Jakaś taka spóźniona decyzja do tego, czy jechać dalej, czy stanąć. Za długo tam stali, dali przeciwnikowi szansę, żeby ich objechał. Być może nie byli pewni, czy przeciwnik jest z przodu, czy właśnie jest gdzieś z tyłu. I ta decyzja, właściwie opóźniona decyzja, kosztowała ich przegraną. Delikatna wymiana ognia. Taka delikatna wymiana pojazdów, przemieszania. Kuzyn na razie spokojnie. Tutaj ten VBL na pewno widzi już tą T80-kę, odwrotnie raczej nie. Oczywiście jeśli zechciałby wystrzelić, to w tym momencie na pewno by się zaświecił. Zobaczcie, że od razu jest przygotowany do tego, żeby uciec. Widzicie, w którą stronę jest zwrócony. Nie stoi przodem do przeciwnika, tylko tyłem, tak, żeby jak najszybciej stąd zjechać, żeby przeciwnik nie mógł go łatwo ostrzelać. On ma to oczywiście tutaj przewagę, stojąc w bezruchu, ma lepszy kamuflaż i większy zasięg widzenia niż tutaj Kria pędzący brzegiem mapy. Kamicio chyba się zorientował, o co biega. Celuje się tutaj w tym momencie ucieczką. Minimaus został wyświecony. Dano w jego kierunku kilka wystrzałów, niecelnie. Padają kolejne. Na szczęście tutaj dla Minimausa również niecelnie. Nie doznaje obrażeń. Kria mocno góro tutaj. Tej mapki. Zmienia kierunek, postanawia pojechać gdzieś indziej. Powiem wam, że gdyby tutaj wjechał, no mogłoby być ciekawie. Być może udałoby mu się wyświecić całą tutaj drużynę przeciwnika. Chociaż wydaje mi się, że drużyna Fatality już w tym momencie wie, gdzie oni stoją. Mają pogląd na prawie całą mapę. Zarówno jedni, jak drudzy boją się cokolwiek zrobić, boją się wyjechać. Cztery minuty z kawałkiem do końca.
Obel wierzy na kapa, Fatality. Czy zdecydują się na jakieś ruchy, przemieszania? Wysłali tutaj dwa pojazdy, dwa challengery. Nickname oraz Hospitality. Podjeżdżają kawałek dalej. No tak naprawdę to remis dla żadnej ze stron nie jest na rękę. Jest 1-1 co prawda, ale w momencie, w którym zremisujemy, nadal będzie nierozstrzygnięte, tak jakby kto zyskał przewagę. Tutaj każdy punkcik jednak ma ogromne znaczenie. Fatality delikatnie się rozjechało. Tak naprawdę w tym momencie Yakuza mogłaby tam popchnąć do przodu. Z tyłu tutaj mają Kamicio, który by poświecił to, co tu się dzieje. I tak naprawdę zanim Fatality by zareagowało, zanim mogłoby coś zrobić, nie miałoby tych pojazdów jako wsparcia tak naprawdę. I tutaj ten Sabre nickname też mógłby zostać ostrzelany tutaj przez Kamicia. Yakuza właśnie decyduje się coś zrobić, ale ponownie, tak jak wcześniej, troszeczkę przypóźno. Przeciwnik już gdzieś tam wyjechał. No, sami też nie mogą tak zrobić, że wyjadą z jednej i z drugiej. Jeśli tutaj te pojazdy by pojechały na dół, zostaną tutaj ostrzelane zarówno przez Rubina, jak i przez Kriya. Tutaj na czacie mam akurat widzów zarówno z Polski, jak i Europy. I General Gino zapytał właśnie, czy w ogóle mówię coś interesującego. No, ciekawie się zrobiło. Minuta 45 do końca, na chwilę obecną. Oczywiście ten Fabel nie zdoła tego raczej skapować, bo tutaj wątpię, żeby Yakuza mu na to pozwoliła, ale ma czas. Jeśli tego nie ściągną, jeśli choć raz go nie trafią, zdąży. Zobaczcie, ma kilka sekund przewagi nad licznikiem. W momencie Yakuza rusza. No muszą po prostu ściągnąć tego Faubela stamtąd. Przynajmniej jeden celny strzał jest potrzebny, żeby przestał tam kapować. I być może wywalczą remis. Faubel sam zjeżdża w tym momencie. Niecała minuta do końca. Ale ładnie tutaj reakcja ze strony Fatality. Przygotowani byli na to. 7-4. Moim zdaniem Kamicio to powinien gdzieś w tej chwili się tam gdzieś schować i udawać, że go nie ma. Nie w stanie za bardzo już tutaj kolegom pomóc. Oni zostaną już tutaj raczej rozbici. Za chwilkę padnie raczej miodu. Dobije go Rubin. Albo ktoś. A Hospitality akurat w tym momencie. 15 sekund. Jeżeli tyle by się komuś udało tutaj przeżyć, będzie remis. Jeżeli Kamicio tego nie przetrwa, będzie wygrana po stronie Fatality. I mamy remis. Także mamy pierwszy remisik. Mało brakowało, naprawdę mało brakowało. O, niewiele w tej bitwie obrażeń ogólnie w sumie
zadanych jakoś tak przez tych graczy, nie ma jakichś takich wyjątkowych naprawdę liczb. Ale mało brakło. Mało naprawdę brakło, żeby tutaj skończyło się to porażką Yakuzy. Naprawdę mało. No cóż, zmiana stron. Zobaczymy, w jaki sposób rozegra się ta bitwa. Tutaj już więcej było takiego kampienia, więcej takiej walki, można powiedzieć, pozycyjnej na wyczekanie. Żadna z drużyn nie popełniła jakiegoś rażącego błędu. Szybko reagowali na to, co robił przeciwnik. No i skończyło się to remisem. Ale mówię, no mało, naprawdę mało brakowało. Prawie wszyscy już gotowi, drużyna Fatality już potwierdziła sobie wszystkie pojazdy. Czekamy tylko tutaj jeszcze na Yakuzę, tam delikatny problem był z Jowiszem. Musiał zrestartować niestety grę. 1-1 Fatality kontra Yakuza. Za chwilkę czwarta runda rozgrywek. Na początku pierwsza runda tego meczu. Naprawdę ogromna przewaga tutaj Fatality. Zmietli Yakuzę na momencie. Potem niestety popełnili błąd. Yakuza wyrównała. No i tutaj troszeczkę im zabrakło jednak, ale mimo wszystko no, zabrakło, tak? Skończyło się remisem. Myślę, że dla żadnej ze stron nie jest to na rękę. Czekamy nadal na Jowisza, mam nadzieję, że za chwilkę się pojawi. Czyżby Bobas miał zastąpić Jowisza? Na to wygląda. Jakiś problem nadal Jowisz. Z uruchomieniem gry coś musiało się dziwnego stać. Przeważnie to zajmuje dosłownie parę chwil, aby ponownie klienta uruchomić. Jeżeli mu sobie się posypały pliki, no to wtedy jest troszeczkę jednak gorzej. Zanim tutaj ten launcher sprawdzi te pliki, przeszuka, to jednak parę ładnych minut mija. Ale nic, no. Bobas zastąpił tutaj Jowisza. Teraz jeszcze Mini Mouse czekamy. Wszyscy gotowi i lecimy z beczkiem. Yakuza ponownie, same challengery, dwa razy VBL. Jeśli chodzi o Fatality, VBL, Warrior, trzy challengery, dwa razy Seb. Yakuza tym razem bez Warriora. Zobaczymy, jak sobie poradzą tym razem. Yakuza zaczyna od dołu mapy, Fatality góra. Zobaczymy, jak się rozjadą.
Spotterzy, jeśli chodzi o Fatality, mocno do przodu. Kamicio na VBL-u to samo. Dwa Challengery od Yakuzy na górze, tylko i wyłącznie. Oj, to może być groźne, jeżeli reszta tutaj nie zdąży dołączyć. Ale jadą. Z chwilę myślałem, że zechcą się tam gdzieś na dole zatrzymać. Micio pod potężnym ostrzałem przeciwnika. Na szczęście nikt go nie trafia. Fabel przeciwnika mocno krąży. Próbuje cały czas wyświecić. Challengery Yakuzy się zatrzymały. Zobaczcie, że przeciwnik ma w tym momencie świetną okazję na to, żeby tam pojechać po te dwa stojące na górze. Jeżeli Kamicio by ich tutaj nie wyświecił, jeżeli by udało im się przejechać niezauważonym, te dwa Challengery miałyby spory problem. Tak się faktycznie stanie, czy przeciwnik planuje to jednak coś innego? Wydaje się, że tam jadą prosto na nich, całą swoją siłą, wszystko tam rzucili. Jak zareaguje na to Yakuza? Tamte pojazdy, które mają w obwodzie, są dosyć daleko. Przeciwnik próbuje ich z dwóch stron tutaj złapać. Jeżeli się cofną jeszcze troszeczkę, VBL będzie mógł ich ostrzelać, ale niestety sam tam ostro obrywa. Pada bobas. Kamicio tutaj panicznie kręci tym pojazdem w każdą stronę. Udaje mu się przeżyć, nie trafia go. Ale nie jest dobrze, nie jest dobrze. W tym czasie Fatality dojeżdża do tych dwóch pojazdów, czyli no, spełni się ten scenariusz, który przewidziałem. Jeżeli zostawią tutaj te dwa pojazdy, to przeciwnik będzie mógł ich tutaj po prostu zajechać. Rubin ma po prostu jeden celny strzał i mógłby ściągnąć tutaj tego Minimausa. Nie wiem, dlaczego tego nie robi. Ma na plecach przeciwnika i nie strzela. Troszeczkę dla mnie to dziwne. Ten jeden strzał by go wykończył, a tymczasem sam ginie. Troszeczkę dla mnie to niezrozumiałe. Tracą pierwszy pojazd. Pada Rubin. Pada tutaj Warrior. Dobijają go. Ale Yakuza nie ma dobrze. Nie ma dobrze. Część pojazdów, połowy życia. Z tyłu jeszcze Pobel. Wygląda to, że tutaj przeciwnik postanowi wyjechać na plecy Challengerom. Nie będzie się tam bawił z Kamicio. Zaraz zobaczymy, czy tak faktycznie się stanie. Jeśli on tutaj wyjedzie, to po prostu je podbija. 4 do 5. I dostaje. I nie ma kolejnego Challengera, 3 do 5. Kamicio gdzieś tam mocno z tyłu, nie jest w stanie pomóc w tej chwili drużynie. I ponownie, kolejny wyjazd, tym razem Dzidek wspaniały. Dostaje się pod ostrzał przeciwników z dwóch stron, oflankowali go, dobijają. 2 do 5. Został już tylko miodu na Challengerze. W międzyczasie pada Kamicio. W tym momencie już tylko kwestia dobicia. 2-1. Fatality. Brawo. Вопрос открыт. Будут ли играть по привычной схеме Fatality? Опять-таки открытый вопрос. Так что сейчас дожидаемся начала, точнее, завершения отсчета и смотрим внимательно на все вот эти раскаточки.
Они нам и приоткроют эту завесу тайны, которая сейчас повисла, и я буду надеяться, что нас будет ждать что-то интересное. В идеале я бы хотел посмотреть, как ребята сражаются и на острове, и в городе, ну, знаете, везде праздник устроить, чтобы и любители островных заруб были рады, и любители городских противостояний тоже радовались. Но, судя по передвижениям, городское нечто у нас намечается, потому что и Fatality, и их конкуренты... В этом бою Якудза в основном в своем передвижении ориентируется на городскую черту. Сейчас вот воблы раскатываются, там кря-кря где-то вдали стоит. Кстати, стягивают одну БТшеньку Бобаса сюда поближе, комиссию, к его вобле, под, на, как подстраховочка. И это может сыграть злую шутку против Фаталити. Если Фаталити решат вкатить, пропушить, то... Успеет ли та ОВТ-шка перестроиться? А судя по движениям, таким очень уверенным от Fatality, да, может быть, со стороны они кажутся такими осторожными. Ну, конечно, безудержно, просто так въезжать слепо никто не будет. Но, тем не менее, они уже в начале раунда едут вперед. Это очень важный показатель и очень важно ребятам из Якудзы успеть среагировать, успеть ответить. Иначе будут неприятности. Готов ли Дзидок к тому, что будет выпад с этой стороны? Готовы ли его тиммейты? По-моему, Мьёду вообще никак к этому не готов. И сейчас будет получать урон. Есть пробитие. В дымы туда залетает Hospitality. Отлично запомнил, где находилась машина. Сориентировался, прокинул. И первый урон получен. Рубин вкатывает вместе с тиммейтом. Минимаус под обстрелом с разных сторон. Точнее, в спину ему начинает вколачивать. Какой с разных сторон? Просто он получает очень большие охапки урона, от которых очень тяжело отделаться. Но и... Попытка перекрестного огня навязана сейчас Якудзой, но с другой стороны, очень хорошо вкатились, засейвились ребята из Fatality, и сразу минимаус минус, Мьёду получил очень больно, очень сильно, Т-80-ка все еще на захвате, Бобас, быстрее сюда, выручай тиммейтов, комиссия уже бежит на помощь, потому что тут уже заруба началась нешуточная. Ты не сможешь там прятаться все 8 минут, которые есть в этом раунде. Мьёду еле живой, 104 хитпоинта. И кажется, да, Эклипсер не хочет его просто так отпускать. И есть еще один минус. 7-5. Фаталити очень уверенный. Бегут в атаку вперед. Там издалека все это Т-80 как империт. И уже она не поучаствует в этом замесе, своей броней не потанкует. Так что придется справляться втроем, ребята, не знаю как. РК, Роберт танкует, переживает все эти... Удары судьбы, которые вколачивают в них Fatality, да, там же и Дзидок еле держится, уже 1300 хитпоинтов. Fatality уверенно, потихонечку, равномерно поддавливает своего соперника. 650 у Дзидока, можно его забирать. И тут уже пошел финальный вкат в пуш на два танчика РК и Роберта. В соло Hospitality по-хорошему должен Дзидека перестреливать. Там все должно быть ясно. На РК вкатывает. Рубин делает минус на ходу. Все хорошо, все прекрасно. Роберта 1400. Там кря-кря на дальнем фланге погибает где-то вдалеке. Но тут же преимущество огромное. Роберт сметен выстрелом Валазара. 6-2. Две машинки. И 6 минут 41 секунда. Да как можно скрываться на этой карте столько времени, чтобы все это свести в ничью? Уж слишком много хитпоинтов у коллектива Fatality осталось. Вроде и старались, стреляли сейчас ребята. Но не получалось очень хорошо. Вкатывали сейчас Fatality, танковали просто героически. Ну, не сказать, что прям вот сильно не хватило Бобаса. И если представить, что он был бы вместе со всеми, то получилось бы в разы лучше. Но, думаю, больше бы он пользы снискал, находясь вместе рядом со своими основными ОБТшками, нежели... Гуляя по острову, там, конечно, тоже хорошо, там тоже прекрасно, там есть и другой тиммейт комиссию, которому уже вколачивают урон 29 хпшек, ты аккуратно, приятель, ух, не упал, не застрял, я все переживаю постоянно, когда с таких обрывов ребят соскальзывают, минус Бобас, и остается один побитый. Комиссио выезжает за ним. Рубин преследует его, знает он, ведет его, тут деревья падают, тут сложно не заметить, куда он побежал. И я думаю, тут уже должно быть все понятно. Но кто знает, может быть комиссию. Знаете, киберспорт, на то и киберспорт, что некоторые игроки дарят настолько удивительные моменты. В это сложно поверить, да. Алма выходит, Алма должен быть надежен. Ах, рядом снаряд просвистел. Комиссию просто мантит, я не знаю, у меня была бы уже паника.
На Рубина выходит, Рубин на реакции. Все хорошо с реакцией, говорит Рубин. Спокойно, все прекрасно. И у нас счет по желанию. Najwyraźniej sytuacja się wyjaśniła, bo o kurde, no po prostu to zawsze coś musi być nie tak. Zawsze coś musi być nie tak, jeśli chodzi o tą naszą stronę. Kurde, no zaraz wam pokażę, o co biega. Mamy regulamin. Super, fajnie. Warunki wygranej. Widzicie? Tak wygląda to u nas. Nie ma nic na temat 6 bitew. Włączymy sobie. Co jest? A tutaj wygląda już to troszeczkę inaczej. Także i w tym problem. Także wszystko jasne. Dzięki tutaj Beszamelowi za podpowiedź. Gdybym nie napisał tego o tych 6 bitwach, dalej bym się zastanawiał. Czekamy. Tutaj są już pierwsze jakieś pikowania. Za chwilkę powinniśmy ruszyć z rozgrywkami Gods of Olympus. Chyba tak dokładnie pełna nazwa zespołu brzmi, kontra WNC. Myślę, że jeśli chodzi o wybór pojazdów, to raczej nas tutaj nie zaskoczą. Tam czasami jeszcze tutaj Coca-Cola ma akurat wybranego Austin Greya, on się też gdzieś tam czasami przewija. Trzy razy VBL po stronie tutaj Godsów. Cztery. Lemon Proof też ma VBL-a. Google Man, VBL. Deci Beklom? VBL, Coca-Cola, VBL. Na wszelki wypadek nie będę tam już tych przełączał scen, będę po prostu bezpośrednio wyniki tutaj wpisywał w międzyczasie, żeby znowu się coś nie sypnęło. Przepraszam jeszcze raz, jak mówię, no... Zdarza się, no, przepraszam. Mam nadzieję, że teraz będzie już wszystko w porządku. Dzisiaj akurat chyba bez angielskiego streamera jakieś tam kłopoty miał, zresztą o czym pisał mnie tutaj na czacie, więc zostałem tylko ja i tutaj kolega z Rosji, KDH440. Bardzo, bardzo powoli tutaj te wybory. Captain Poland Challenger 1, Raven T80U, Nokiloch T80U, Kusyna VBL-u. Czekamy na resztę.
Kapitan Poland się troszeczkę chyba denerwuje ciągłym czekaniem. Mówię, troszeczkę powoli to trwa. Kolejny Ostino też na VBL-u? Interesująco bym powiedział. Żeby takie VBL party, no teoretycznie taki wyjazd taki VBL i no, kilka pojazdów by na pewno zniszczyli, jakby tam gdzieś tam wpadli z tych rakiet, ale zanim by ponownie przeładowali, zanim by uciekli, nie wiem, czy by ich po prostu nie wybito, no. Zobaczymy. Zobaczymy za chwileczkę. Mam nadzieję, że się... że będzie ciekawie, bo się zapowiada ciekawie. No tyle VBL-i nie widziałem jeszcze. Być może liczą na to, że po prostu będą wyświecać przeciwnika, zanim on ich wyświeci. Może gdzieś tam z daleka spróbują po prostu tutaj WNC ubić. Zanim w ogóle przeciwnik będzie miał szansę oddać. Jednak VBL, naprawdę świetny kamuflaż. Naprawdę ostro bije z tych rakiet. Zobaczymy. Zobaczymy. Prime to 80. Na co oni czekają? Dołączył Veros. Czyby wszyscy gracze tutaj, jeśli chodzi o gocy, faktycznie chcieli grać na VBL-ach? No myślę, że takiego obrotu sprawy to się nikt nie spodziewał. Czy Veros tak samo weźmie VBL-a? Nie wiem, czy ktoś z was śledził akurat rozgrywki na rosyjskim serwerze. Czy oni tak grali wcześniej? Ktoś będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie? I teraz czekamy najwyraźniej na stronę tutaj WNC. Raven jeszcze został, Whitestorm. Po przeciwnej stronie jeszcze tutaj Veros. Veros nie wybiera jednak VBL-a. E.
Potwierdził i cofnął. Momencik, coś tu się dziwnego dzieje. Veros jednak bierze VBL-a, czyli mamy drużynę złożoną z samych spoterów na rakietkach. Powinniśmy się chyba spodziewać szybkiej rozgrywki z jednej strony, ale z drugiej strony mogą stać po prostu w krzakach i próbować zniszczyć wszystko, co podjedzie, zanim przeciwnik wyświeci. Bardzo ciekawe. WNC bardziej standardowo, 3 razy T80, Challenger T80, VBL i jeszcze tylko na True Ravena czekamy, na Warriorze, wszyscy gotowi, także rozpoczynamy kolejny meczyk, godzina 20.32, na chwilę zeszło. No i zobaczymy, czy chociaż jedna drużyna obroni nam tutaj nasz europejski serwer. Na chwilę obecną niestety 3-0. Jak widać po pytaniach tam, jak się zapytałem, dlaczego 3-1 skończono, to tak naprawdę nie do końca każdy mógł odpowiedzieć. No wyjaśniło się niestety, albo istety, że po prostu na naszym polskim tłumaczeniu zabrakło takiej jednej dosyć istotnej informacji, że najlepszy z 7, 4 najlepszy z 4 z 7 wystarczy, grają tak naprawdę do 6, a nie do 7. 7 jest dodatkowy. No dobra, GOTS kontra WNC, pierwsza runda, bardzo dobrze wszystkim znana mapa. Przepiękne rurociągi, ciągnące się po całej mapie. I ruszyli. Bardzo mnie interesuje tutaj ta drużyna GOTS-ów na tych VBL-ach. Co oni to kombinują? Co oni planują? Bardzo szybki przejazd, ale co się dziwić, to są bardzo szybkie pojazdy, szybkie, zwrotne. Ustawiają się szybciutko tutaj na swoich wybranych pozycjach. Jeśli chodzi o WNC, nikt nie decyduje się na przejazd na drugą stronę. Kusy stracił połowę już życia. Tutaj pierwsze nieśmiałe wystrzały. Przeciwnik mocno objeżdża dookoła. Zaraz się okaże, czy wybranie tutaj tych samych spoterów miało jakiś większy sens. Tutaj w WNC praktycznie wszyscy czują się wyświeceni prawdopodobnie. To jest z każdej strony ich widzą. No teoretycznie przeciwnik to mógłby nawet zacząć sobie tutaj jednym z tych VBL-i kapować. WNC nie bardzo mogłoby coś w tym momencie zrobić, no bo jak to objechać kogoś, kto cię widzi z daleka z każdej strony. Zobaczcie, w tym momencie trzy pojazdy wjeżdżają tutaj na plecy. O, zderzyły się. pechowo. No i w tym momencie mają ich tutaj złapane tak jakby kleszcze, te VBL-e. Jeżeli któryś z tych pojazdów zdecyduje się za daleko wyjechać, zostanie ostrzelany przez inne VBL-e znajdujące się tam na górce, czy tam z tyłu. Naprawdę dziwna, nietypowa taktyka. WNC traci pierwszy pojazd. Tutaj Warrior próbuje ściągnąć działkę i mi się to udaje, jednego VBL-a. Pada drugi. Mamy w tym momencie, jeśli chodzi o pojazdy, mniej więcej remis. Dorywają kolejnego Challengera.
ale długo przeładowują tak naprawdę, więc jest chwila na to, żeby gdzieś tam coś zrobić. Pada kolejny. Captain Poland na Challengerze. Draven mocno obity. Oj, to nie był dobry pomysł tutaj gonić za tym VBL-em, dostał z góreczki. 5 do 3. Zobaczcie, ta taktyka się w miarę sprawdza. One w tej chwili uciekają, one przeładowują, ale przeciwnik, czyli WNC, nie jest w stanie za nimi nadążyć. Poza tym próba pościgu skończy się tak jak tutaj tym Warriorem przez True Ravena. Co prawda dwóch ubił, ale po prostu wyczekali gdzieś tam na górce, go dobili. W tym momencie trzy pojazdy tylko WNC zostały. Dostaje Prime. Oni po prostu nie wiedzą już w tym momencie, kto do nich strzela i skąd. Zostały im tylko ciężkie, nie mają spota. Przeciwnik praktycznie za darmo ich tutaj może kosić. Bez narażania się jakiegoś tam większego. Raven próbuje coś wykombinować, wjeżdża do rzeki. Zostawia tutaj swojego kolegę Prima. On dostaje jedną, drugą, zaraz kolejny dojeżdża. I następna. 5 do 0. VBL wygrywają ten meczek. Gocy zdobywają punkt. Brawo! Bardzo interesująca, ciekawa taktyka. No tak jak mówię, nie oglądałem, nie śledziłem tych rozgrywek na serwerze rosyjskim. Nie wiem, czy oni tak cały czas grali, czy to jest coś nowego, ale podejrzewam, że oni wiedzieli, że tak się da grać, więc na pewno to trenowali, to ćwiczyli. 1-0 w tym momencie. To po prostu genialne. Jeden-zero, zmiana stron. Zobaczymy, czy... Prawdopodobnie oni wybiorą nadal te same VBL-e, tak samo. Zobaczymy, czy w tym momencie WNC postanowi zmienić swoje pojazdy. To, co ja mówiłem wcześniej, że przeważnie wybiera się te same. No, ale tutaj przeciwnik zastosował tak nietypową taktykę, że WNC, jeśli nie wybierze więcej spotterów, podejrzewam, że skończy dokładnie tak samo jak przed chwilą. Powoli pikują. Kusy nadal na VBL-u. Przeciwnicy już wybrane 3 VBL-e. Troszeczkę wolno tutaj to idzie. Myślę, że skoro przeciwnik wybrał już 3, to oni to też powinni szybko to zrobić. Zastanawiam się, czy tam w tej chwili na Discordzie, czy też, nie wiem, czy oni tam korzystają na chwilę obecną, nie toczą się jakieś mocne dyskusje, co tu zrobić, jak to rozegrać, jak do tego podejść. Nie było takiego zespołu na serwerze europejskim. Nikt nie zdecydował się aż na tyle VBL-i, żeby nimi razem grać. Tutaj widzę delikatną zmianę, jeśli chodzi o Gocy. Biorą jednego Warriora, być może po to, żeby zrekompensować tego Warriora po przeciwnej stronie. Mogę się oczywiście mylić, ale tak podejrzewam. Ten Warrior wtedy im skosił jednak te dwa pojazdy. I teoretycznie tutaj odpowiedzią na taki skład mogło być połowa Warriorów, połowa VBL-ów. VBL-e lepszy spot, teoretycznie lepszy kamuflaż, troszeczkę można powiedzieć większa siła ognia, natomiast Warriory mogłyby tam próbować gdzieś przyjąć na siebie część tych ciosów, zmusić te VBL-e przeciwnika do wystrzelania, do pokazania się, do wyświecenia, no ale... Zobaczymy. Na razie mało pojazdów jest wybranych. Zobaczymy, co będzie dalej. Something English? Wiper? Wipers. Edge to 7. What do you want from me to say? English. Ah, I know. WNC.
versus Gods. O! Witajcie wszyscy! No, witamy, witamy! It's hard to me to speak English. I don't know what to name it. I can read in English. I can understand what you wrote to me, but it's difficult to me to speak. Tym razem Godsy wybrały dwa razy Warriora. Jeśli chodzi o WNC, dwa razy VBL. Czy Raven też weźmie VBL-a? Zaraz się o tym przekonamy. I zaczynamy. Tym razem jednak WNC było zmuszone tutaj do zmiany swoich chyba ulubionych pojazdów. Mamy trzy razy VBL-a, tak aby przeciwstawić się przeciwnikowi. Przeciwnik też troszeczkę zmienił, dwa razy Warrior. No i zobaczymy. Zobaczymy. Bitwa spotterów, można powiedzieć. Jako wsparcie tutaj WNC wzięło sobie T80. Nie wiem, czy nie bardziej by się sprawdziły same tutaj VBL plus Warriory. Te T80 jednak, jeżeli chodzi o siłę ognia, to VBL jednak przebijają bez problemu tutaj przy czterech rakietkach wystrzelonych jedna z drugą w tym czasie. T80 strzeli dosłownie raz, więc tutaj siła ognia jest naprawdę miażdżąca tych VBL-i. I co prawda T80 teoretycznie może wytrzymać takie trafienie gdzieś tam z przodu, to praktycznie jeżeli zostanie wyświecony, a przeciwnik przyceluje, to po prostu go przebije tą rakietką, niezależnie od tego, w którą stronę będzie patrzył, w którą stronę stał. No ale zobaczymy, zobaczymy, jak to się tym razem potoczy. No poprzednią bitwę po prostu wykosili tutaj WNC tymi VBL-ami. Tylko Warrior miał jakieś tam większe troszeczkę szanse coś tam zdziałać. Raz, że jedna rakietka, potem działko, więc z tego działka mógł strzelać ile wlezie. No, bardzo szybko przeładowuje, więc nie ma problemu. Troszeczkę inny rozjazd, można powiedzieć, tutaj przeciwnika. Wszystko popchnęli od razu na drugą stronę, nic nie zostało po tej. WNC chyba chciało złapać tych przeciwników, żeby tutaj zostali. Nie udało się to. Raven tutaj samotnie na górce. Nie wiem, jak tam akurat przeciwnik, czy widzi całą resztę, czy wie, o co chodzi. Gdyby byli pewni, że on tam jest sam, być może przypuściliby jakiś atak. No się fajnie w tekstury gdzieś władowałem. Dobra, wyszło. Myślałem, że tam zostanę na stałe przez chwilę. Dosyć interesująca sytuacja. WNC zostały po przeciwnej stronie. Ach, te rakietki dosłownie śmignęły. Raven zdołał się schować, zdołał się ukryć, uciekł. True Raven zasuwa tam górą mapy.
Kolejna jakaś zmiana pozycji, szybciutka. Raven dostaje. On tu nie ma w tym momencie łatwego zadania. Jeżeli zostanie tu za długo, to w końcu ktoś go trafi. Nawet przypadkiem. Przeciwnicy. Objazd mocny, czy zdecydują się tutaj na przyjechanie po prostu na drugą stronę i zaatakowanie WNC z ich własnych pozycji. Dołącza gdzieś tam Kusy. Tymczasem WNC przejeżdża na drugą stronę, wymieniają się stronami map, dosłownie. Ponownie w Raven w opałach. Oj, coś nie ma chłopak szczęścia. Przejechał na drugą stronę, przyjechali do niego. Przejazd rzeką. No, może być groźny. Ale chyba tutaj nie zdąży dojechać akurat Google Man. Zdąży go tam gdzieś jeszcze zobaczyć? Nie, chyba nie. Chyba się to nie uda. Coca-Cola tym razem na górce walczy. WNC decyduje się na wjazd na kapa. A przy takim skupieniu pojazdów, no teoretycznie mogą próbować go zająć, ale w tym momencie osłabiają całą resztę. Gdziekolwiek by nie pojechali, to gdzieś mają więcej przeciwników w tym momencie. Oczywiście mówimy o WNC. I w tym momencie pada True Raven. A przeciwnik jednak musi troszeczkę tutaj coś zdecydować, coś musi zrobić. Jak to wiadomo, na górkę to będą ich widzieć już. Zdecydują się na taki wyjazd. Wystarczy dojechać i już będzie widać te pojazdy stojące. Beklon. I jest trafienie, jest pierwsze zbicie. Wyzerowanie. Dostaje Kusy, dostaje Raven. Powiem wam, że jeżeli WNC nie ćwiczyło jazdy na VBL-ach, jeżeli dowódca po prostu powiedział, bierzesz VBL-a, nie bierzesz dzisiaj Challengera na tą bitwę, bo przeciwnik ma same VBL-e, to nie jest coś, co można łatwo się przesiąść. Jeżeli nie czujemy się dobrze, nie graliśmy dużo tym VBL-em, to na siłę nic się nie uda. 6-0 i kolejna wygrana Godsów. No po prostu przepięknie to robią, widać, że mają to bardzo dobrze wyćwiczone, elegancko, dostosowali się też do przeciwnika, wzięli troszeczkę inaczej te pojazdy, troszeczkę inaczej się rozjechali, bardzo szybka reakcja i mamy 2-0. Nastąpi oczywiście zmiana mapy i trzecia runda. Czy Godsy utrzymają przewagę, czy dalej będą na tych VBL-ach, na innej mapie, czy tylko na tej tak grają? Za chwilkę się o tym przekonamy. Ale powiem wam, że naprawdę grają te zespoły rosyjskie świetnie. Naprawdę elegancko im to idzie, składnie, bardzo dobrze wykorzystują wszelkie bendy przeciwnika. Wydaje mi się, że tutaj WNC troszeczkę przeceniło wartość T80-ek. Ja myślę, że jednak czy Warriory, czy już same VBL-e sprawdziłyby się jednak lepiej, no ale tak jak mówiłem, z drugiej strony, jeśli dany gracz nie czuje się dobrze na tym VBL-u, jeżeli nie grał na nim, jeżeli wcześniej ćwiczył tylko na przykład na ciężkich, to on się nie przesiądzie tak hop-siup i nie będzie grał tak samo jak ktoś, kto na tym VBL-u cały czas gra, cały czas ćwiczy pod turnieje. No, tego po prostu nie da się zrobić.
So, you ready for next round? And we'll see. Okej, wybierają następną mapę. Tropikalne wybrzeże. Najwyraźniej. No tutaj już nie na favelach. Prawdę mówiąc, nie mają żadnego favela. Dwa razy Saber, 4 razy Challenger, raz Warrior. Jeśli chodzi o WNC, 2 razy VBL, Challenger, Challenger, Challenger i został już tam tylko White Storm, 2 razy Saber. Gocy troszeczkę cięższy sprzęt, więcej pojazdów ciężko opancerzonych. Wence zdecydował się na dwa VBL-e. No zobaczymy, czy im to pomoże. Teoretycznie mogliby zająć gdzieś jakieś takie dwa rejony mapy, z których mogliby ostrzeliwać przeciwnika, ale ten Warrior może im się bardzo dać we znaki tym VBL-om. WNC zaczynają po lewej stronie mapy, Gocy po prawej. Ruszyli. Podejrzewam, że jeden VBL tu od razu spróbuje wbić na wyspę. Kusy natomiast podejrzewam, że gdzieś w tą pozycję. Mogę się mylić oczywiście, ale to jest taka dobra pozycja, żeby tutaj gdzieś świecić przeciwnika. No ja patrzcie, zatrzymał się tutaj, żeby się o coś rozbił po prostu. I tak, i tutaj dojeżdża, tak jak myślałem. Tyle, że nie ma kogo świecić, bo przeciwnicy, zobaczcie, całą tutaj swoją siłę ruszyli górą. Tylko Warrior tutaj podjechał, cała reszta górą. Tymczasem WNC pędzi na wyspę, nikogo nie widzą. Przeciwnik też ich nie widzi, więc mogą na spokojnie. Czyżby dostrzegł ich tutaj Warrior? Mało prawdopodobne. Teoretycznie możliwe. Mik ostro ruszył do przodu, ale nie spotka przeciwnika. Dla siebie tutaj WNC zdążyło wjechać już na wyspę. Czyżby zaczynali kapować? Tak. Jasna kapa, ciężkimi. No i teraz ciekawe, jak to w tym momencie Gocy rozegrają. Mają minutę na to, żeby tutaj wbić, żeby zbić tego kapa. Dwa VBL-e ustawione elegancko na góreczkach. Zobaczą przeciwnika znacznie szybciej niż on ich. Elegancko ustawione. Z każdej strony tutaj widzą. No i w tym momencie zmuszają do przeciwnika do reakcji jakiejś. Ten przeciwnik musi tutaj przyjechać, zbić tego kapa. Zostało już tylko 30 sekund. Jeżeli się nie pospieszą, to się nie uda. To WNC tego kapa po prostu zdobędzie. Rozjeżdżają się w dwie strony. No i zobaczymy. Dojeżdżają powoli.
Czy to się uda? Czy ten manewr tutaj zjechaniem tego kapa był słuszną decyzją? Kusy obrywa. Obrywa True Raven. Zbili kapa. Udało im się to. Warrior obrywa. True Raven wyjeżdża. Nie udaje się mu niestety tutaj żadnego z przeciwników drasnąć. Zostaje zdjęty. Monogram elegancko reaguje na ten wyjazd. Czyżby Kusy próbował gdzieś tam pojechać po Warriora? Nie. Zatrzymał się. Mocno obrywa Prime. No nie ma łatwo. Ostrzeliwany jest z dwóch stron. Z jednej strony Cybr, z drugiej Challengery. Prawdopodobnie za chwilę zostanie dobity. Kapitan Poland wyjechał tutaj samotnie. Pojedynek jeden na jednego. Ma mniej punktów życia, jeżeli chociaż raz nie trafi. No właśnie, przeciwnik uzyskuje tutaj w tym momencie przewagę. 7-3. I prawdopodobnie zaraz padnie. Dokładnie. Został już tylko Bystorm na Sabrze. Dosłownie moment, zaraz wyjdzie tutaj Veros. Dobicie. 3-0. Brawo! Bezbłędnie po prostu pojechane. No po prostu miód. Co tu mówić innego? Najwyraźniej nasze zespoły coś jakoś troszeczkę im nie idzie. Tak troszeczkę w cudzysłowiu oczywiście. Bardzo ładnie meczyki tutaj rozgrywają Rosjanie. Przygotowani, przeszkoleni, dobre taktyki. Bardzo dobra reakcja na poczynanie przeciwnika. Wydawało mi się, że na tej mapie ten kap się nigdy nie sprawdzał. Być może jak WNC gdzieś tam ćwiczyło, rozgrywało te mapki z kimś, to było troszeczkę inaczej. No cóż, 3-0 dla Goców. Jeżeli wygrają jeszcze raz 4-0, to oczywiście kończy się ten mecz. WNC, jeżeli zremisuje, też im to tak naprawdę niewiele daje. Natomiast tylko i wyłącznie gramy dalej, jeżeli WNC tą rundę wygra. Pojazdy wybrane. Bitwa w trakcie. Czekamy tylko, czy przypadkiem coś się jeszcze nie dziwnego nie stanie. Mam nadzieję, że nie. Jakieś tam delikatne problemy na początku. Teraz chyba jest wszystko ok. Czwarta runda WNC kontra GOTS. Czy 3-0 dla GOTS-ów oczywiście w tym momencie. Jeżeli WNC nie wygra tego meczyku, tej rundy, to kończymy ten meczyk wygraną strony rosyjskiej. Na chwilę obecną wygrywają z nami 3-0. Czyli 3 razy już strona rosyjska wygrała, nam się nie udało ani razu. I to tak można powiedzieć, że dosyć srogo te meczyki. Coś się złego stało. Będzie restart. Ciężko powiedzieć dlaczego, no cóż.
Wchodzimy szybciutko. Mam nadzieję, że szybko, sprawnie to pójdzie i za chwilkę wystartujemy. A dopiero co mówiłem o tych problemach, że na początku były, no okazuje się, że nie tylko, niestety. Gdzieś innego gracza z drużyny tutaj Godsów brakuje, Google Mena. Nadal brak jednego zawodnika, Google Man. Prawdopodobnie na niego czekamy. Jeszcze chwileczkę. Rozgrywamy właśnie Tropikalne Wybrzeże. 3-0 prowadzi Gods. Bardzo ładnie naprawdę grają tutaj Rosjanie. W ogóle myślę, że nikt się tego nie spodziewał tutaj na europejskim serwerze, że to będzie tak właśnie wyglądało. Co prawda nasze trzy drużyny, aż polskie się dostały do tych finałów, ale jak widać bycie nawet na topce, na europejskim nie gwarantuje tego, że damy radę tutaj Rosjanom. Myślę, że delikatny wpływ na to ma też oczywiście jakiś tam brak możliwości trenowania w większych grupach, że jednak powykruszały się tutaj te bataliony, nie ma tych sparingów takich jak były kiedyś, nie ma z kim ćwiczyć, nie ma jak ćwiczyć, wbicie do samej gry też nawet na randomkach też stanowi problem. Rosjanie mają z tym mniejszy problem, tam jest jednak troszeczkę więcej tych graczy, co prawda nie jest ich aż tyle, jak niektórzy mogliby sobie wyobrażać, jest ich więcej. Ale dzięki temu mogą jakoś tam lepiej się zorganizować, na pewno mają więcej czasu, możliwości ćwiczenia. Więcej też tam się chyba na tym właśnie serwerze dzieje. Ruszyli Raven na wyspie. Cała reszta pojechała akurat tutaj w te miasteczko w zabudowania. Pierwsze jakieś nieśmiałe wystrzały. Z tego co widzę, pojazdy się nie zmieniły. Jeśli chodzi o WNC, ponownie, dwa razy VBL, jako kontrę tutaj Gods dały Warriora, on się naprawdę dobrze sprawdza w tej roli przeciwko VBL-om. Próba chyba jakiegoś delikatnego natarcia ze strony WNC. W tym momencie Godsy ruszają do przodu. Czyżby to była tylko jakaś taka zmyłka? Jakby delikatnie czekają na resztę, czyżby nawzajem po prostu osłaniali się tutaj zasłonami dymnymi. To na pewno utrudnia WNC celowanie. Czy to nie popełnią w tym momencie błędu, jeśli wyjadą tam za daleko, to ci znowu będą mogli ich ostrzelać, aby tylko zdążyli dojechać. Dostaje potężnie Austin, ale kolejne pojazdy już zdążą przejechać. Zostają dwa pojazdy tutaj ze strony Godsów. Zostaje Googleman i Lemonproof. Reszta tutaj mocno wyjeżdża.
Pada Austin. Pada Whitesorn. Captain Poland dosłownie na jednego hita. Prawdopodobnie ściągnie go zaraz Monogram. Czy zdąży się tutaj ukryć? Czy zdąży wyjechać? Dokładnie, Monogram go dobija. 5 do 4. 4-4. WNC w tym momencie ma szansę coś tutaj ugrać, chociaż ledwo się trzyma. No niestety nawet te VBL-e, które tam dojechały, nie były w stanie uratować sytuacji. Został Prime. Ratuje się tutaj ucieczką, czy zeskoczy? Nie zdecydował się. Zostawiają go tutaj koledzy na dobicie. Coca-Cola się jednak odwraca, myślałem, że sobie po prostu już pojedzie dalej. Dobił go. Dobił Prima. Został tylko Kusy. I teraz ciekawa sytuacja, bo ta mapa teoretycznie pozwala się gdzieś tutaj chować. Jeżeli Kusy cały czas by gdzieś uciekał, udałoby mu się to, to teoretycznie wywalczyliby remis. Ale ten remis, tak naprawdę ten remis nic im tu nie da tak naprawdę. I dostaje Kusy, nie trafia w Googlemana na Sabrze, zjeżdża do niego i ginie. 4 do 0 dla Goców. Naprawdę, naprawdę elegancki styl gry, naprawdę pięknie zagrane. No cóż, wygląda na to, że na chwilę obecną serwer rosyjski po prostu nas miażdży. Bo tak to trzeba chyba określić, to nie są zwykłe wygrane, to jest po prostu masakra. 4 do 0, 3 do 1, 3 do 1, 4 do 0. Tak na chwilę obecną wyglądają wyniki, jeśli chodzi o rozgrywki. Nie ma się czym chwalić niestety, przegrywamy, można powiedzieć, na każdym froncie, na chwilę obecną. Ja oczywiście dziękuję za obecność tutaj na czacie, za oglądanie tych rozgryweczek. Zapraszam jutro, będziemy kontynuować zmagania. Zobaczymy, czy po wymianie się tutaj drużynami coś to zmieni, czy która z naszych drużyn, już nie mówię, że koniecznie polskich, ale ogólnie z tych europejskich, bo nie zapominajmy, że jeszcze mamy SRY, które niestety też przegrało. Jak to będzie dalej wyglądać? Jak to się potoczy? Czy dostaniemy naprawdę totalnego łupnia od Rosjan? Czy jednak ktoś się gdzieś tam troszeczkę odbije od dna i pokaże, że jednak coś tam jeszcze w tym świecie AW znaczymy? Ja się już z Wami będę żegnał. Trzymajcie się, do zobaczenia, a przede wszystkim do usłyszenia jutro.